O ty Andrzej! Padnę zaraz. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Steve Shogun i... Steve Ferytus. Steve Ferytus. No i dzisiaj zajmiemy się kopaniem. Tak, znowu. Tak. I timelapse! I timelapse. Świetne, świetne intro do timelapse'a, nie? Wstęp. Ty, ale patrz, ja bym to wykopał tak. No. Tak? Tak bym to... A czekaj, jeszcze zanim timelapse, to powiem, że od na minus 326 lecimy w tamtą stronę, a potem kąt prosty na 274, czyli w tamtą stronę. I patrz, 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 i zrobimy to tak. No, no. Tak. I tak, tak. Tu bym na przykład stawiał pochodnie, dup. A co tu będzie po tej stronie? Powrotna. Kolej powrotna. Aha, dobra, kurde, bo żebyś trzeba... mógł. To trzeba powrotnie. Żeby można. No. Aha. Czyli ten żeby... Żeby można było, wiesz, wracać tą samą kolę. Znaczy się, tak, jedną tak. Koleję będziesz miał gotową do jazdy, a jedną do wracania. Rozumiem, i zrobi się boostery, które wracają na swoje miejsce, nie? I za każdym razem, jak będziesz chciał jechać, to nie będziesz musiał na nowo ustawiać boosterów, albo ktoś nie będzie musiał wracać tą samą koleją specjalnie, nie? No, rozumiem, rozumiem. Tylko będzie miał specjalne powrotne. I mi się właśnie kilo wkończy. Także wytłumaczyłem już, jak to ma działać i lecimy z kopaniem. Z timelapsem, tak, tak, teraz dopiero. Timelaps! Do bazy tutaj Ferytusa i zjawiskowego. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało. No i widzimy się. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku będziemy mieli całą tą trasę wykończoną i będziemy mogli się przejechać tutaj do domku, jak i do mnie i do Edyty do domku również. Może ja się przejadę tak pod koniec odcinka. No przejedź się, bo ja już się przejeżdżałem u siebie. U siebie już się przejeżdżałeś, to może w sumie weź sobie też wagonik i możesz jechać za mną też. Tu sobie pojechał. Żegnaj. Dobra.